Siemano, witajcie, z tej strony Wojan i słuchajcie, dzisiaj opuszczam ten dom po raz kolejny i zamieszkam w nowym, dmuchanym domu, który mamy dokładnie tutaj. Mamy tutaj dmuchany dom, do którego się właśnie wprowadzam. Już się po prostu nie mogę doczekać i przez 24 godziny nie będę mógł stąd wychodzić. Jak widzicie, na szczęście mam troszeczkę miejsca. Dom jest dosyć duży, więc spokojnie. No ale sam fakt, najgorszą rzeczą moim zdaniem tutaj w tych 24 godzinach będzie słuchanie non-stop tej pompy. Czy wy to słyszycie? Musiałem na chwilę wrócić do domu, słuchajcie, tam jest stanowczo za głośno, więc posiedzę tutaj jeszcze ostatnie 2 minuty, żeby posłuchać ciszy, bo przez następne 24 godziny będę non-stop słuchał tej pompy. Mam nadzieję, że uszy mi przetrwają. Ogólnie będę musiał znaleźć jakiś sposób na zdobycie jedzenia, ale to pewnie będą mi tutaj ludzie zamawiać. No i w ogóle sam fakt, myślę, że pełno osób z was właśnie w młodym wieku chciałoby spędzić cały dzień, a ja spędzam jeszcze całą noc w dmuchanym domu. I dzisiaj zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, opuszczam ten dom. Znowu idziemy do miejsca, w którym zamieszkam przez następne 24 godziny. Trochę się tego obawiam. Czy ja w ogóle dam radę? Nie jestem tego pewien. Możecie tylko trzymać za mnie kciuki. Dobra, po prostu chodźmy. Już jesteśmy. Za chwilkę zaczynamy ten challenge. Po prostu jak już na to wejdę, to już stamtąd nie będę mógł zejść. No dobra, zdejmuję buty. Dam je tutaj. I uwaga, chodzimy. Dobra. Okej, zaczynamy challenge. Mamy godzinę 11:20. Słuchajcie, jest 11:20. Mogę się przez chwilę pobawić? W ogóle pobawić. Mam 19 lat, jestem w dmuchanym domku. To jest jakaś masakra. Wow. Mogę telefon przynajmniej rzucać. Nie, tak szczerze wam powiem, nie jest tak źle. Myślałem, że ta pompa jest głośniejsza, ale tak szczerze tutaj jest w sumie idealnie, więc myślę, że tutaj spędzę najwięcej czasu właśnie na zewnątrz. Oczywiście w nocy, jak zrobi już się źle i trzeba będzie iść spać, to wtedy. Lub po prostu zrobi się dosyć duży wiatr, wtedy sobie tam wejdę. Mam tutaj z kim pogadać, zobaczcie. Wiewióreczka, kozacko. Wejdę do środka, ja już wiem, jak to tam wygląda. Na ostatnim odcinku tam wchodziłem. O, tak to wygląda. Właśnie wyszedłem przez okno. Jest w sumie całkiem fajnie i wygodnie. Może po prostu wykorzystam ten dzień, a raczej te 24 godziny na to, żeby porządnie odpocząć. Posiedzę sobie tutaj, załatwię sobie jakiegoś laptopa, coś w tym stylu i po prostu sobie tutaj zostanę. Taki chillowy dzionek, co nie? Myślę, że całkiem fajnie. Niestety od tej gadaniny minęły dopiero 3 minuty, więc czas leci wolno, będę musiał sobie go jakoś zająć. Póki co, słuchajcie, po prostu sobie posiedzę na telefonie, coś porobię, jakoś sobie po prostu zjem czas, popiszę sobie, pogram w jakąś gierkę i może, w sumie, ej, to jest całkiem dobry pomysł. Zamówię już teraz jedzenie. Bo nie ukrywam, robię się trochę głodny. Najchętniej zjadłbym jakiś ryż z kurczakiem. Więc słuchajcie, zamówię sobie teraz jakieś jedzonko. No i przynajmniej będę miał kilka godzin z głowy, tak wiecie, z myśleniem o jedzeniu. Ktoś mi je tutaj przyniesie, będzie dobrze. Dobra, jedzenie zamówione, teraz pozostało tylko czekać. Okej, słuchajcie, już trochę długo czekam na ten ryż. Nie wiem, za długo nie przychodzi, a jest godzina 11:57. No cóż, trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać i zobaczymy, ale naprawdę już jestem dosyć mocno głodny. Okej, słuchajcie, na szczęście jedzenie już doszło. Jest godzina 12:20 i ileś tam chyba, więc uwaga, dociera do mnie jedzonko. Dobrze. O, naprawdę, już nie mogę się doczekać. Słuchajcie, mogę wreszcie to zjeść. Dobra, w takim razie słuchajcie, ja zabieram się do jedzenia, to mi na pewno też troszeczkę zabierze czas. Słuchajcie, czuję się teraz, jakbym miał jakiś taki immunitet, bo wiecie, w takich dmuchanych zamkach zazwyczaj nie można jeść albo w ogóle takich rzeczy spożywać. A ja tutaj, proszę bardzo, to jest mój dmuchany domek i nikt mi w nim nie zakaże jeść. Więc zabieram się do jedzonka i widzimy się dosłownie za krótką chwilę. Okej, słuchajcie, udało mi się to zjeść. Trochę tam zostawiłem, ale to mniej istotne. Bardziej istotne jest to, że zajęło mi to około 20 minut, 20-25. Najważniejsze, że jestem najedzony. Również operator mi tutaj przyniósł laptopa. Jak widzicie, tutaj mamy laptopa. Ja oczywiście nie mogę stąd wychodzić, więc nie mogłem sobie go przynieść. Jedzonko natomiast próbujemy sobie zostawić. O, tutaj, cyk, okej. Nie mogę ani trochę dotknąć podłoża, dlatego musiałem tak lekko rzucić. Tak swoją drogą, pogoda zrobiła się straszna, naprawdę. Są totalne chmury, wiatr i na moje może niedługo zacząć padać. Ale na szczęście, jak widzicie, mam dach. Tak czy siak, słuchajcie, biorę tego lapka, no i muszę sobie jakoś ten czas jeść, prawda? Muszę sobie go jakoś zająć, bo dopiero minęły chyba mniej więcej prawie 2 godziny. Dokładnie jakaś tam godzina i 40 minut. Więc może teraz w sumie wejdę sobie do środka, albo pobędę sobie tutaj, coś porobię na laptopie, nie wiem. Tak, zabieramy. Wszystko mam, moi drodzy, wszystko mam. Mogę sobie nawet pograć w jakiegoś Minecrafta. Ej, ale to jest bardzo dobry pomysł. Myślę, że tak w sumie nawet zrobię. Odpalamy laptopa. Internet na szczęście tutaj mam, więc możemy sobie wejść nawet na mój kanał. Mogę sobie pooglądać jakieś moje filmy. Proszę bardzo, jest ich tutaj całkiem sporo. Najważniejsze chyba to, że mam internet, prawda? Więc to akurat przekozackie. Dobra, w takim razie ja sobie spadam, coś tutaj pooglądam na YouTubie i tak dalej, żeby po prostu wiecie, szybciej mi minął czas. Okej, moi drodzy, wychodzę sobie ze środka, ponieważ
garaż. Zabrałem sobie laptopa tam i po prostu tam sobie troszkę oglądałem. Jest tam nieco głośno, sami słyszycie, ale patrzcie, tam mamy laptopa, tam miałem całe centrum przez jakiś czas, ale trochę czasu minęło. Czekajcie, niestety, ale muszę sobie odchodzić tak tutaj dalej. Teraz sobie, siedzę właśnie tak po turecku. Muszę sobie odchodzić dalej, bo tam strasznie słychać pompę i pewnie tutaj, wiecie, w mikrofonie by to brzydko wyglądało. Ale żeby nie było, mamy godzinę 14:49. Udało się troszeczkę rzeczy zrobić, również przez lapka, tam kilka spraw załatwiłem i tak dalej. Więc udało mi się ten czas jakoś zjeść, wiecie, żeby to szybciej po prostu minęło. Ale muszę przyznać, że troszeczkę już mi się nudzi. Możemy sobie poleżał, jakiś film puścił, tylko do tego będę potrzebował pewnie jakieś słuchawki, może jakiś koc. Ej, to ja może sobie to wszystko załatwię, wiecie? Ale wiecie, załatwienie koca to po prostu bułka z masłem. Poproszę koc. Okej, no i od razu lepiej, słuchajcie. Okej, w takim razie, słuchajcie, wchodzę sobie tam do środka. Łup. Koc tam biorę i zmykam sobie zobaczyć może jakiś film sobie, dopóki nie zgłodnieję. Może potem coś jeszcze zamówię, coś sobie zjem, zobaczymy jeszcze. Mamy kupę czasu, słuchajcie. Okej, słuchajcie, ale tu gorąco. Cześć, wezmę to. Okej, słuchajcie, wyjdę sobie tutaj, ponieważ tam jest za głośno, żebyście cokolwiek mogli usłyszeć. Ale tak, no czas mi leci, oglądam sobie właśnie filmiki, powiem wam, w słuchawkach jest o wiele lepiej. Serio, tam nic nie słychać w słuchawkach. Żadnej tutaj tej pompy takiej, wiecie, pompującej nie słychać, więc to jest jak najbardziej na plus. Minuty, godziny sobie tam mijają. Dobiła, uwaga, słuchajcie, 16, mamy już po 16, właściwie jest taka 16:12, więc ej, serio, szybko mi tam mija czas. Pogoda cały czas taka jest nieco słaba. W ogóle, jeśli zastanawiacie się, co takiego oglądam, to proszę bardzo, The Walking Dead. Najbardziej utrudniające jest to, że nie mogę nagrywać od środka. Muszę za każdym razem wychodzić, ale dobra, mniejsza. Tak, oglądam The Walking Dead, oglądam sobie ogólnie seriale i w sumie w tym momencie mnie to ratuje, bo normalnie bym nie wiedział, co puścić, jakikolwiek film i tak dalej. A ci, co wiedzą, ci, co oglądają seriale, wiedzą, że to potrafi zjeść naprawdę mega dużo czasu i ten czas ci tak po prostu tryknie. Plus jeszcze tak posiedzieć sobie pod kocykiem, a nie ukrywam, kiedy już tutaj tak dłużej jestem, no to faktycznie jest już nieco chłodniej, co nie? No jestem już tutaj kilka godzin, no i dobrze jest mieć taki kocyk, taki, który was ogrzewa, jest fajnie. W ogóle jak tak się zastanawiacie, po co tyle paplam, to po prostu muszę wam tutaj coś popaplać, to nie? Muszę sobie z kimś tutaj pogadać w tym domku i tym, kimś jesteście wy. Więc widzicie wszystko, co tutaj się dzieje, jak sobie gadam, jak sobie oglądam coś, jak sobie piszę. W ogóle cały jestem tutaj brudny, tutaj jest trochę brudno akurat, ale spoko, damy radę. No i tak, planów na dzisiaj jeszcze w tym domku mam. Tak, o 16:40 przychodzi do mnie Kasia i Kasia sobie zobaczy, jak to tutaj wygląda i tak dalej. Więc teraz pozostało mi tylko czekać na nią, a poczekam sobie na nią znowu pewnie oglądając serial. Więc sorry, ale robię teraz tylko nudne rzeczy. Wybaczcie, nie mam jak inaczej zająć sobie czasu. Czekamy na Kasię, zobaczymy, jak już w końcu przyjdzie. Dobra, słuchajcie, mamy godzinę 16:48. O 16:40 miała być tutaj Kasia, więc kilka minut po ślizgu, ale spoko, pewnie za chwilę przyjdzie i zobaczymy. No pewnie milej mi po prostu minie czas. Dobra, siemanko, puk, puk, puk. Siemanko, siemanko. Siemka, ej, no zapukała tak miło, dobra, zapraszam. Aha, to dobra, buty zdejmę. Wow, woda dla ciebie. No słuchaj, no woda, ej, ale właśnie, woda mi się tutaj przyda, bo ja już swoją jedną tam wypiłem, więc kozacko. No i zapraszam w moje skromne progi. Wow, 19 lat. Naprawdę kozackie. Ale mam dla ciebie jeszcze jeden prezent. Prezent jeszcze jakiś? Tak, jedzonko. O, jedzonko mi się teraz przyda, no. Trzymaj! Ooo! Pizzy, kozacko, dobra! What? Jeszcze jakieś te suchary mi przyniosło, dobra! Nie wiem, jak w sumie to zrobić, ale może z zimną wodą? Jakieś te! Zupki chińskie! Jakieś zupki tutaj ma jeszcze, ja nie wiem! Dobra, chowam to wszystko! Co robisz? A dzisiaj to moje, co robię? 24 godziny, ale o tym już wiesz! No po prostu sobie siedzę, ogólnie oglądam sobie tam serialik, możemy sobie zaraz siąść i coś pooglądać też. Ja jestem za, no! No pobaw się jeszcze, ja się pobawić trochę! No dobra, akurat trochę mnie Kasia rozbudzi, bo ja tutaj cały czas zamulam. Patrzcie. Ej, robimy jakieś wyścigi? Wyścigi? O kurczę. No, co proponujesz? Musimy na każdy skoczyć, tak? I do końca kto szybciej. Dobra, kto szybciej będzie skakał. Ej, o, już prawie zacząłem. Na kratkę. No ty, nie. To był pierwszy. Yeah. Ty się wywaliła. Dobra, jeszcze raz. Skaczamy po tych tyk i kto pierwszy dotknie zielonego, dobra. Jest, no jest. Ej, ale mnie porobiła. Powiedziała, kto pierwszy dotknie zielonego? Proszę bardzo, dotknęła. Pierwsza. Ej, no, ona jest za bardzo pana, słuchajcie. Ale się wczuła tutaj, nie? Ej, ale ogólnie serio fajnie. Rozbudziłaś mnie. Chodź ze mną jeszcze trochę. Ja już nie mam siły. O! Co to? Dobra, sorry, nasyskam cię. Siema, wariacie. Dobra, Kasia, zapraszam cię w moje skromne progi do już środka. Już, jeszcze!
No, dawaj, dawaj do środka, proszę bardzo. Ale to masz tak, wiesz, miło. No, jest tutaj milutko. Ale buczy. No, ale buczy, no tego się nie da ominąć, nie? Ale jakby tak, wiesz, padało, to cool. Już zajęłaś sobie kocyk, no? No, bez jaj. No. A gdzie ja? No, gdzie ja? Jak? Na zewnątrz, na zewnątrz! Panienka z okienka! Panienka z okienka! No. Okej, słuchaj! Co tam kicha? Co tam kicha? Jeszcze mnie zarazisz tutaj, co? My sobie teraz pewnie tutaj troszeczkę posiedzimy, poleżymy, jakoś spędzimy sobie czas i może również sobie poglądamy seriale tym razem razem. Razem? Bez mnie oglądasz? No tak, ale mam w sumie jedne słuchawki, trzeba będzie jakoś skować kolejne. Po co słuchawki? No bo tutaj nie słychać, przez to buczenie, przez to całe... głośniej, co ty dziadek jesteś? Głośniej. No i widzicie, od razu problemy, przecież. W takim razie spadamy, no i słuchajcie, widzimy się z jakimś krótkim update'em za jakiś czas i przy okazji zjem sobie chipsy. I nie zrobię teraz cięcia. Zjemy sobie chipsy i będę najedzony. A bo! Dobra, jednak powiem wam, jest fatalnie. Jest naprawdę fatalnie. Mamy godzinę 19:11. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak tutaj jest zimno, a do tego zaczęło padać. I całe dosłownie tutaj okolice mam mokre, całe praktycznie jestem mokry. Jakimś cudem mi się dostało do środka. Kasia swoją drogą poszła, jak zaczęło padać, to już tam wyszła, nie zdążyłem tego nagrać, bo to było w sumie jakoś niedawno. Tak czy siak, słuchajcie, 19:12, wszystko zepsuła pogoda. Miało być dzisiaj ładnie, miało dzisiaj nie padać, miałem zrobić te 24 godziny do końca, niestety się nie udało, jest mi tak strasznie zimno, nawet sobie nie wyobrażacie, więc najwyraźniej będę musiał kończyć owy challenge przed czasem. No niestety, nie udało się 24 godziny, starałem się jak mogłem, ale się nie udało, więc słuchajcie, w tym momencie już mam założone buty, jak widzicie. I po prostu, słuchajcie, staję. Uwaga, okej. Okay. Challenge uważam za zakończony. Słuchajcie, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Niestety tak to się skończyło, jak się skończyło. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tak czy siak, może kiedy indziej. Może kiedy indziej, jak będzie cieplej, to nie? Może wrócimy do tego w lato. Myślę, że to jest głupi okres na nagrywanie 24 godzin. Trzymajcie się i może do zobaczenia wakacje, kiedy zrobimy dmuchańca i wtedy 24 godziny w środku. Trzymajcie się, pa!